No piękne. Weź poruszaj trochę palcami. Ale więcej życia. Dobrze. Gdzie idziesz? Po fajki. Weźmiesz Zosia? O Jezu, muszę? Tak, musisz. Poczekaj chwilę. I'm feeling all right. Despite my better judgment. Ludzi nie poznajesz? Stary, chcesz, żebym zawału dostał? No co u ciebie? Gdzie ty się w ogóle podziewałeś? No wiesz... Cześć, Karolcie. Ogarnię się. Dobra, ogarnij się później. Chodź z nami. Gdzie? Dobrze. Karola, chodź! Właśnie tego nie rozumiem. Chociaż to jest wszystko w telewizji. No młody, co tam u ciebie? Jak tam u tej twojej na... Kasi? No? Wszystko dobrze, spoko. Dobrze, ogarniasz. Wiesz co, ja skoczę zajarać, daj mi 5 minut, ci wszystko powiem. Jasne. Sama przyszłaś? Ja z koleżanką. Z kim? Wiesz co, nie wiem, nawet nie pamiętam. Dopiero dzisiaj się poznałyśmy. Jestem na nim. Cześć, Daniel. Idziemy do mnie? Młody! Na ciebie chyba już pora. No spoko, właśnie wychodzę. Skoczę się garbić. Nie każesz się do mnie jasno? Ale po co robił to? Nie, to nie kojarzysz 7 dni wiosny. Nie, nie, nie. 7 dni wiosny, nie kojarzysz Nowickiego kina? Nie. Dobra, nieważne. A ciebie to się włącza? Jest włączone. Oto bohater dzisiejszego odcinka. Proszę nam powiedzieć, dlaczego pan nie powiedział, że jest ojcem? Szanowna pani redaktor, szanowni widzowie, oświadczam kategorycznie, że nie jestem ojcem. Proszę to wyjaśnić. Moja siostra ze swoim mężem wyjechała w delegację, a ja zostałem niańką. Nie bali się? Pani redaktor, zadaje pani bardzo trudne pytania. Proponuję wsiąść do tej oto taksówki. Powiedz, a
Weź coś z tym zrób, co? Wiesz co, ja będę się powoli zbierał, dobrze? Spoko. Ale ja na twoim miejscu bym się nigdzie nie wybierała. Dobra, to ja wiesz co, ja skoczę po fajki i zaraz wracam. Hej, stary, nie zatrzymujemy się! No mówię do ciebie. Bu! Hej! O! No co jest, Daniel, pamiętasz? Mamy misję do spełnienia po papieroski. Dobra, dawaj, jeszcze jeden kroczek, śmiało. No już prawie. Dobra, skup się. Weź głęboki oddech. Tak, wszystko w porządku, telefon mi padł. Ojejku, wiesz jak ja się martwiłam? Myślałam, że coś wam się stało, albo porwali to się. No co ty, weź nie martw się, naprawdę, wszystko jest okej, zaraz będziemy w domu. Co z Zosią, wszystko w porządku? Gdzie wy jesteście? Daniel! Oddzwonię do ciebie, cześć.